Moją energię na szlaku wspiera Greencell, lider technologii elektromobilnych. Czołem, ja nazywam się Przemek Dubiński, nagrywam filmy o górach i nie tylko, a Ty na pewno zastanawiasz się, jak tanio rozpocząć swoją przygodę z nagrywaniem wypraw. W tym odcinku pokażę Ci mój sposób, żeby rozpocząć zabawę właśnie z nagrywaniem swoich wypraw, bądź nawet wakacyjnych takich wypadów weekendowych, żeby sprawiało to Wam przyjemność, ale nie zrujnowało kieszeni. Najważniejszym elementem, jeśli chodzi o sprzęt, jest oczywiście kamera. Wiele osób uważa, że telefon jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zawsze jest pod ręką i oczywiście jest to prawda, telefon jest rozwiązaniem, w mojej opinii, gdy nie mamy żadnej alternatywy, to rzeczywiście najlepsza kamera to jest ta, którą właśnie mamy przy sobie. Ja polecam kamerę GoPro 7 Black na dzień dzisiejszy. Jest ona jeszcze dostępna, także warto się pospieszyć. Cena nowego GoPro 7 Black to około 1400-1500 zł. Są też używki. Ja widziałem jeszcze dzisiaj rano, jak sprawdzałem, że cena takiego używanego sprzętu to około 1000 zł. Wiadomo, że jest to kamera sportowa, więc tutaj no ja bym się generalnie skłaniał do nowego sprzętu. Warto wydać te 1500 zł. Nie jest to dużo, jeśli chodzi o sprzęt do nagrywania naszych wypraw. Ja nagrywam wszystkie filmy GoPro 7 Black. Jest to moja, można powiedzieć, że podstawowa kamera, szczególnie kiedy idę, jest niewielkich rozmiarów, dobry, daje obrazek. Ja nagrywam z reguły w 2,7K 60 klatek. Jest to wystarczające do YouTube'a, do Facebooka. Wiadomo, że wolałbym 4K, ale niestety GoPro 7 Black ma ten mankament, że te pliki w 4K są bardzo trudno obrabialne i tego właśnie nie polecam włączać w GoPro 7 Black, ponieważ Wy jako początkujący filmowcy no na pewno nie będziecie dysponowali też sprzętem komputerowym, który będzie w stanie to obrobić. Także zaczynamy od 2,7K i GoPro 7 Black w zupełności Wam wystarczy. Jeśli chodzi o zdjęcia, niektórzy uważają, że GoPro nie da się zrobić fajnego zdjęcia. Ja jestem przeciwnego zdania, ponieważ wielokrotnie wykonałem zdjęcie, które w mojej opinii jest bardzo ładne. Jedno z nich nawet było nagradzane w konkursie. Także tutaj mamy też możliwość w GoPro 7 Black na zrobienie fajnej fotki. Mankamentem tej kamery jest to, że ona dosyć często może się zwieszać. Nie jest to akurat w moim egzemplarzu jakimś wielkim utrudnieniem, ale niestety wiem, że ludzie bardzo często narzekają na to, że ta kamera się zawiesza. Alternatywą dla GoPro 7 Black jest DJI Osmo Action, ale w wersji 1. Z tego co słyszałem, kamerka się nie wiesza, działa. GoPro 7 Black i DJI Osmo Action 1 to są te kamery, które ja polecam na start. Jeśli chodzi o akcesoria do GoPro 7 Black, warto zaopatrzyć się w odpowiednią ilość baterii. Zaleca się mieć 3 baterie ze sobą, natomiast ja zabezpieczam się i mam baterii 5 podczas każdej wyprawy. Są to baterie firmy Greencell i jedna oryginalna z akcesoriów, które są bardzo istotne. Warto rozważyć statyw dla tej kamery i tutaj wersja budżetowa statywu jak najbardziej istnieje. Statyw firmy Ulanzi wygląda w ten sposób. Jest to bardzo fajny statyw, bardzo stabilny i również pneumatyczny, także tutaj też wyższe te ujęcia możecie nagrywać statyczne, ewentualnie, no wiadomo, oddalić sobie kamerkę i w ten sposób funkcjonować. Możemy wykonać sobie ładne zdjęcie, bardzo sporo zdjęć jest u mnie na Instagramie, także zapraszam, właśnie wykonany GoPro 7 Black. Ważne jest również oświetlenie, szczególnie w warunkach zmiennych, gdzie wchodzimy do lasu, bądź oczywiście, kiedy spacerujemy, bądź wędrujemy wieczorami i chcemy się odpowiednio doświetlić. Pomaga to kamerze stabilizować obraz, ponieważ w niekorzystnych warunkach, no niestety GoPro
jak i DJI Osmo Action 1 również sobie gorzej po prostu radzą ze względu na to, że ta stabilizacja w tych kamerach opiera się właśnie na dobrym doświetleniu. Ulanzi VL47 RGB, czyli można sobie tutaj zmieniać kolor oświetlenia. Bardzo dobrze sprawdza się ta lampa, ładnie mnie doświetla, daje bardzo ładny kolor. Ma wbudowany tutaj już dyfuzor. Koszty też nie są wysokie, także jak najbardziej polecam. Dla osób, które chciałyby wzbogacić nieprawdopodobnie swoje filmy, swoje ujęcia, na pewno potrzebny byłby dron. Jak najbardziej polecam drona firmy DJI Mavic Mini w wersji 1. Rozmawiamy cały czas o budżetowych rozwiązaniach. Jeszcze jest dostępny w wersji Fly More Combo. Koszt około 1700-1800 zł na dzień dzisiejszy z trzema bateriami. Lata około 20 minut. Bardzo fajny dron. Jest jego lepsza wersja, Mini 2, ale rozmawiamy o wersji budżetowej, także Mini 1 jak najbardziej. Macie możliwość nagrywania w 2,7K. Macie możliwość robienia całkiem przyzwoitych zdjęć w JPEG-ach, co prawda bez RAW-ów, ale jesteście początkujący, więc tutaj Wam niepotrzebne są te RAW-y, niepotrzebne jest wywoływanie ich w Lightroomie i to całe zamieszanie. Robicie bardzo przyzwoite zdjęcia. Dron, który na wyprawach sprawdza mi się rewelacyjnie, jest nieduży, waży 249 gram, czyli poniżej 250, nawet po włożonej karcie. Powoduje to, że nie musicie zdawać żadnych egzaminów, rejestrujecie się na stronie jako operator, oklejacie drona swoim numerem i jesteście gotowi do lotu, oczywiście po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi, co jest wymagane przez polskie, a właściwie unijne prawo. Wszystkie ujęcia, które są tutaj kręcone przy tym filmiku, ujęcia dronowe, są kręcone właśnie Maviciem Mini 1. Ja w tym dronie zakochałem się ponownie. Jest rewelacyjny, jeśli chodzi o zabieranie go na wycieczki biegowe bądź gdzieś, gdzie nie można latać cięższym sprzętem. Bardzo fajnie mieści mi się do plecaka biegowego, który jest dużo mniejszy niż plecak taki standardowy górski. Ma mały kontroler, także to jest bardzo też ważne, że ten kontroler nie jest taki duży, nie jest większy od drona, tak jak w przypadku Mini 2. Zdecydowanym mankamentem tego drona jest jego łączność oparta o Wi-Fi i tutaj no, będziecie mieli problemy, jeśli będziecie chcieli latać na przykład w mieście. Ale rozmawiamy o wyprawach na otwartej przestrzeni. On sprawdza się genialnie. Ja zabieram go bardzo często na wyprawy i jeszcze nigdy naprawdę nie stracił połączenia z kontrolerem. Jeszcze do tego drona z akcesoriów dokupiłem sobie takie opakowanie. Kupiłem je na jednym z chińskich popularnych serwisów. Bardzo fajne, twarde, zabezpiecza nam tego drona. Chowam do plecaka, mogę sobie pobiec i jestem spokojny o to, że temu dronowi się nic nie stanie. Także podsumowując, budżetowy zestaw, który polecam, to GoPro 7 Black, ewentualnie DJI Osmo Action 1, dron DJI Mini 1. Ewentualnie, jeśli macie bardziej zasobny portfel, to przechodzicie do GoPro 10 i kupujecie drona Mini 2. I to będzie naprawdę już taki rewelacyjny, porządny zestaw. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. A teraz zapraszam Was na kilka kadrów nagranych właśnie sprzętem, o którym mówiłem.